cudowny dzień. Cudowny, prawda? Light! Ja! Mama! Zaczekaj! Droga Twilight, mam nadzieję, że cieszysz się tak samo jak ja na nadchodzący ślub w Canterlocie. Ślub? Będę miała przyjemność poprowadzić ceremonię. Mam nadzieję, że zechcecie pomóc w przygotowaniach do tej wspaniałej uroczystości. Fluttershy, chciałabym prosić ciebie i twój chór o oprawę muzyczną. Wielkie nieba, co za zaszczyt! Pinkie Pie, jesteś najodpowiedniejszą osobą, aby zająć się przyjęciem. Applejack, ciebie chcę prosić o przygotowanie cateringu. Czuję się dumna jak paf! Rainbow Dash? Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś przygotowała ponaddźwiękowe boom jako prezent dla pary młodej. Tak! Rarity, będziesz odpowiedzialna za zaprojektowanie strojów dla druhen i panny młodej. Księżniczka Celestia chce, żebym... stroje ślubne? Ja? Na wesele w Canterlocie? I w końcu ty, Twilight. Ty otrzymasz najbardziej odpowiedzialną rolę. Dopilnujesz, by wszystko poszło zgodnie z planem. Do zobaczenia już wkrótce, wasza księżniczka Celestia. Ale ja nic nie rozumiem. Kto się pobiera? O, tak. Zdaje się, że najpierw powinienem dać wam to. Księżniczka Celestia ma zaszczyt zaprosić na ślub księżniczki Mia Mory Kadensy i... mojego brata! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Serce. Magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzień i noc. Blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Ślub w Canterlocie, część pierwsza. Twój brat bierze ślub? Gratuluję, Twilight, to świetna wiadomość. Tak, świetna. Właśnie dostałam zaproszenie na ślub brata, lecz nie od niego, ale od kartki papieru. Dzięki, Shining Armor. No naprawdę, nie mógł sam mi tego powiedzieć? Hej, Twilight, muszę ci coś powiedzieć. Podjąłem bardzo ważną decyzję, która wszystko zmieni. O, nieważne, dowiesz się o wszystkim, kiedy dostaniesz zaproszenie. Księżniczka Mia Mory Kadensy? Kto to w ogóle jest? Twilight, nic ci nie jest? Wybaczcie, po prostu Shining Armor i ja zawsze byliśmy blisko. Jest moim NPNZ. Najlepszym przyjacielem na zawsze. Zanim tu trafiłam i zrozumiałam, czym jest przyjaźń, mój brat był jedynym kucykiem, którego uważałam za przyjaciela. Gdy byłam jeszcze mała, uwagi nie zwracałam. Na inne wokół mnie kucyki tak miałam. Starszy brat mój i mój przyjaciel zawsze czas miał i jest, każdy śni o takim bracie. Latawce uczył puszczać mnie przyjaciel, wie najbliższy dla mnie na świecie. Wszystko dzielił ze mną przecież. Starszy brat twój i twój przyjaciel zawsze czas miał i jest, każdy śni o takim bracie. I choć daleko teraz jest, to ja się łudziłam. Myślałam, że przyjaźń nie mija. Nie mija. Jako jeden z twoich KPNZ. Kucykowych przyjaciół na zawsze. Chcę ci powiedzieć, że twój brat wygląda na naprawdę porządnego gościa. Bo on jest wyjątkowy. W końcu nie każdy może zostać kapitanem Straży Królewskiej. Więc może uściślijmy. Pomagamy w przygotowaniach do ślubu nie tylko księżniczki, ale też kapitana straży. Na to wygląda. Ponad
ślubowy bum. Na weselu? Powtórz, najlepszy ślub na świecie! Najlepszy ślub na świecie! Więc wy pomagacie przy fantastycznym ślubie, za to ja będę organizował wieczór kawalerski. Mam tylko jedno pytanie. Co to takiego jest? Dlaczego znowu jesteś smutna? Po prostu wciąż myślę o Shining Armorze. Odkąd zamieszkałam w Ponyville, widujemy się coraz rzadziej. A teraz, kiedy zakłada nową rodzinę z tą księżniczką Mia Moronka, jak jej tam? W ogóle przestaniemy się widywać? Daj spokój. Jesteś jego siostrą. On zawsze znajdzie dla ciebie czas. Jakoś nie znalazł nawet czasu, żeby mi powiedzieć, że się żeni. Pewnie niezbędne środki ostrożności. Królewski ślub przyciągnie wielu obcych. No chodźcie, chodźcie, mamy dużo pracy. A ty musisz pogratulować starszemu bratu. Tak, pogratulować. A potem powiedzieć mu, co o nim myślę. Coś do powiedzenia. Twiley! Tęskniłem za tobą. Jak tam podróż? Jak mogłeś nie powiedzieć mi osobiście, że się żenisz? W końcu chyba jesteśmy rodzeństwem. To nie moja wina. Księżniczka Celestia poprosiła o szczególne środki ostrożności. Nie widziałaś tych wszystkich strażników na dworcu? Tak, bo zbliża się wielkie wesele. Może już o tym słyszałeś. To nie ma nic wspólnego ze ślubem. Canterlotowi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jeszcze nie wiemy, kto za tym stoi, ale księżniczka Celestia poprosiła, żebym przygotował dodatkową ochronę. Zresztą sama zobaczysz. Odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa Canterlotowi spoczęła na moich barkach. Muszę stanąć na wysokości zadania, to teraz najważniejsze. No dobrze, już kapuję. Masz bardzo ważne zadanie. Chronisz królestwo dzięki mocy, którą tylko ty posiadasz. Jednak wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego nie powiedziałeś mi o swoim ślubie. Czy przestałam już być dla ciebie ważna? Hej! Jesteś moją siostrzyczką. Oczywiście, że jesteś dla mnie ważna. Ale zrozumiem, jeśli nie zechcesz zostać pierwszą druhną. Chcesz, żebym ja została pierwszą druhną? No, tak. To będzie zaszczyt. Ale wciąż jestem wściekła, że żenisz się z dziewczyną, której nawet nie znam. Gdzie ty poznałeś tę księżniczkę Mia Mora Cadenza? Twiley, księżniczka Mia Mora Cadenza to Cadenz, twoja opiekunka. Cadenz? Czy to ta Cadenz? Najlepsza opiekunka, jaką kiedykolwiek miałam? Ty mi powiedz, to była twoja opiekunka. Ojejciu, ojejciu! Cadenz jest najwspanialszą dziewczyną na świecie. Jest piękna, opiekuńcza, miła. Jestem szczęściarą, że to ty się mną opiekujesz. To ja tu mam szczęście, Twilight. Ha, jesteś księżniczką, a ja jestem tylko zwykłym jednorożcem. Dla mnie nie jesteś tylko zwykłym jednorożcem. Słonko wzeszło, wstawaj z biedronkami. Klaszczko, pytka i ruszaj wioderkami. Wybieram się do spa i koniec. Nie, gdzie nie jedziesz? Jadę! Zapłaciłem jadę, za trzy spa jadę. W tym miesiącu. Jestem twoją dziewczyną, ale się nie dbać. Mówiłaś mi, że... Jesteś cudowny. Niewiele jednorożców posiada dar roztaczania miłości. Ja znam tylko jedną. I ty się z nią żenisz. Żenisz się z Cadenz, żenisz się z Cadenz. Mam nadzieję, że nie przeszkodziłam wam w niczym ważnym. Cadenz, słonko wzeszło, wstawaj z biedronkami. Klaszcz w kopytka i ruszaj bioderkami. Co ty wyprawiasz? Cadenz, to ja, Twilight. Aha. Muszę wracać do swoich zadań, ale Cadenz z wami zostanie i przypilnuje przygotowań. Myślę, że mogę mówić w imieniu nas obojga. To wielkie szczęście, że tu jesteście, prawda? Oczywiście. Cóż, możecie zaczynać. Tort jest!
Serducho? Jest! Najlepsze na świecie babeczki jabłkowe. Są... Ja tak, a ty? Ja też! Cześć, księżniczko! Proszę, mówcie mi, księżniczka mi Amora Cadenza. Cześć, księżniczko mi Amora Cadenzo. Przyszłaś sprawdzić jadłospis na wielkie przyjęcie? Owszem! O, przepyszne! Szaleję za tym czymś! Super! Może weźmiesz kilka na drogę? Wiem, jak to jest z pannami młodymi. Jesteście tak zajęte, że w ogóle zapominacie o jedzeniu. Czy widziałaś, co ona... Och, szkoda, że nie widziałaś, jak się zachowywała. Nie wiem, kiedy się zmieniła, ale się zmieniła. Proszę, mówcie mi, księżniczka mi Amore Cadenza. Czy słyszałam tu swoje imię? Księżniczko, to dla mnie wielkie wyróżnienie brać udział w przygotowaniach do tak ważnej uroczystości. Aha, moja sukienka gotowa? O, tak, jasne. Zaczęłam nad nią pracować, jak tylko dostałam zlecenie. I myślę, że będziesz bardzo zadowolona. Liczyłam na więcej koralików i na dłuższy tren. O, tak, jasne. A te powinny mieć inny kolor. Myślę, że są piękne. Ja też. Cudowne. Zrób je w innym kolorze. Red, raczej powinna się nazywać księżniczka niezadowolona. Już mówię, możemy w coś zagrać. Myślę, że to przyjęcie będzie idealne, a ty? Idealne? Gdyby to było przyjęcie urodzinowe dla sześciolatka. Dzięki! Odpocznij, siostro. Teraz ja rozpocznę czuwanie. Założę się, że wiem, o czym myślicie. Cadence jest najgorszą panną młodą na świecie. Kto? Ja? Spike! To figurka na tort. Twilight, jak możesz tak mówić? Cadence to szlachetny klejnot. Coś ty, jest zbyt wymagająca. Oczywiście, że jest. Ma prawo oczekiwać wszystkiego, co najlepsze. Applejack, nie widziałaś? Najpierw powiedziała, że uwielbia twoje babeczki, a potem wyrzuciła je do śmieci. O, pewnie po prostu nie chciała mi zrobić przykrości. Nie, po prostu jest fałszywa i strasznie zakłamana. Podniosła głos na jednego z moich ptaszków. Widzisz? Niemiła! Ale on rzeczywiście fałszował. Pinkie Pie, zauważyłaś, jak Kades potraktowała? Nieważne. Rainbow Dash, ty się ze mną zgadzasz? Wybacz, Twy. Jestem tak zajęta pracami nad ponaddźwiękowym boom, że nie zwróciłam uwagi na jej zły humor. Księżniczka przygotowuje się do ślubu. Jestem pewna, że jej złe zachowanie, które zauważyłaś, może być wynikiem stresu. A ja myślę, że jest tak wredna, że nie zasługuje na to, żeby znać Shining Armora, a co dopiero go poślubić? Może po prostu jesteś troszeczkę zazdrosna o brata. Wcale nie jestem zazdrosna i wcale nie chcę odciągać go od Cadence. Jesteście tak pochłonięte przygotowaniami, że nie widzicie, że tego ślubu nie powinno być. Twiley, twój starszy brat całkiem nieźle wygląda, nie sądzisz? Wszystko w porządku? Musimy pogadać. Myślę, że popełniasz wielki... O, cześć, skarbie. Widzę, że jest też specjalistką od skradania się. Czy mogę z tobą porozmawiać, skarbie? Sprawdzę, czego chcę. Słuchaj, musimy pogadać. Przecież z tobą rozmawiam. Chodzi o twoją siostrę. Zrozumiałam. Nie, teraz ty posłuchaj. Słucham. Myślałam, że wyraziłam się jasno. Nie chcę, żebyś to nosił. To należało do mojego wujka. I sądzę, że powinienem to włożyć. Czy ty się mi sprzeciwiasz? Myślę, że tak. Ojej, znowu masz ten straszny ból głowy? Czy już ci lepiej? Tak. Ona nie jest po prostu nieuprzejma. To zło wcielone! Twilight,
Niech idzie. Wydawało mi się, że chciała mi coś powiedzieć. Kto idzie? Zostań w domu, Twilight Sparkle. Shining Armor ma duże kłopoty. Musicie mu pomóc. Wspaniale wyglądamy. Co wy tu? Słyszałaś, kochana? Będziemy nowymi druhnami księżniczki Amory Kadenzy. Nowymi druhnami? A co się niby stało ze starymi? Tego nie wiemy, ale powiedziała, że byłaby zachwycona, gdybyśmy je zastąpiły. Widziała, jak ciężko dla niej pracowałyśmy. I że masz wątpliwości do jej osoby. Mówiłam ci, że to szlachetny klejnot. Naprawdę mam to włożyć? Może mi zakłócić aerodynamikę. Sprawdzę, co da się zrobić. Ale ekstra! Już nie mogę się doczekać! Wygląda na to, że zostałam całkiem sama. Świetnie, dziewczęta. Bez pośpiechu. Teraz oczywiście wielkie wejście kadens. Powiem wam kilka słów, a potem zaczniemy ceremonię. Shining Armor, weźmiesz obrączkę od swojej pierwszej druhny. Czy ty? Ja tak! Czy ktoś z was widział Twilight? Jestem tu! Nie zamierzam stać u jej boku. Ty też nie powinieneś. Przepraszam, nie wiem, dlaczego się tak zachowuję. Udawajmy, że jej tu nie ma. Musicie mnie posłuchać! Ojejciu, dobrze się czujesz? Dobrze. Jesteś tego pewna? Muszę wam coś powiedzieć. Ona jest zła. Mówię, się nie mieści, słyszałeś? Była niemiła dla moich przyjaciółek. Najwyraźniej zrobiła coś druhnom. Ale to jeszcze nie wszystko. Rzuca na mojego brata zaklęcie, po którym robi mu się tak. Dlaczego mi to wszystko robisz? Ponieważ jesteś niedobra. I zła. Jeśli cię nie powstrzymam, zrujnujesz mojemu bratu życie. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak się czułem? Od kiedy zacząłem używać nowego zaklęcia ochronnego, cierpię na straszne migreny. Kadens nie rzuciła na mnie żadnego czaru. Użyła swojej magii, by mnie leczyć. I zdecydowała się wymienić druhny, bo zorientowała się, że jedynym powodem, dla którego biorą udział w tym ślubie, jest chęć spotkania rodziny królewskiej. A jeśli nie była zbyt miła dla twoich przyjaciółek, to tylko dlatego, że przez moją pracę musi podejmować wszystkie decyzje sama. Ja tylko chciałam... Jest zdenerwowana, bo to dla niej bardzo ważne, żeby nasz wielki dzień był idealny. Ale okazuje się, że ciebie to nie obchodzi. A teraz przepraszam. Muszę iść pocieszyć narzeczoną. Nie chcę, żebyś była moją pierwszą druhną. Właściwie na twoim miejscu nie pokazywałbym się w ogóle na ślubie. Chodźcie, powinnyśmy też zajrzeć do księżniczki. Ale... Musisz to teraz przemyśleć. Może i jestem przewrażliwiona. Mogłam zyskać siostrę. Zamiast tego właśnie straciłam brata. Był przyjacielem i bratem na wieki. A teraz będzie już zawsze tak daleki. Przykro mi. Pożałujesz! Halo? Czy jest tu ktoś? Ślub w Canterlocie, część druga. W Canterlocie, miejscu spoczynku chciwych jednorożców, które szukały tutaj drogocennych kamieni. A teraz to twoje więzienie. Pomocy! Pomocy!
To na nic. Nikt cię nie usłyszy i nikt nie wpadnie na to, żeby cię tutaj szukać. Wszyscy zapomnieli o istnieniu tej jaskini. Dlatego jest to idealne miejsce do przetrzymywania tych, którzy chcą pokrzyżować mi plany. Plany? Jakie plany? Plany, które wiąże z twoim bratem. Nie waż się skrzywdzić mojego brata, ty potworze! Chcesz mnie powstrzymać, to mnie złap! Tu jestem! Zaczekaj! Nie, tutaj! Nie, czekaj! Proszę, zlituj się! Twilight, to ja! Proszę, musisz mi uwierzyć. Jestem uwięziona jak ty. Kadens, która cię tak urządziła, jest oszustką. Świetna historia. Słonko, wzeszło. Wstawaj z biedronkami. Klaszcz w kopytka i ruszaj bioderkami. Pamiętasz mnie? Ach, oczywiście, że tak. Jak mogłabym zapomnieć moją ulubioną podopieczną? Musimy się stąd wydostać! Trzeba ją powstrzymać! Ten dzień jest bardzo wyjątkowy. Od dziecka już marzę wciąż o takim dniu. Będzie dzisiaj mnie wielbił tłum. Wszyscy skłonią mi się w pół. A to wszystko tylko kłamstwo i stek bzdur. Ten dzień miał być tak wyjątkowy. Od dziecka już marzyłam wciąż o takim dniu. Lecz nie dla mnie teraz ślub. Nie dla mnie tort weselny mój. Utknęłam tu, weselny dzwon usłyszę stąd. Nie cieszy mnie ta suknia, nie. I żaden tort nie cieszy skąd. Ślub cały ten kłamstwem jest. Będę kłamać, kiedy powiem, że chcę w zdrowiu i w chorobie być z panem młodym, bo go nie chcę, nie. Nie, nie kocham go w ogóle, nie czuły serce me. Mimo wszystko bardzo chcę go mieć. Muszę prędko stąd uciekać i ratować, co się da, gdy wciąż nadzieję jeszcze mam. Czuję strach, że wiedźma podła, co męża mi uwiodła. Chcę wykorzystać go do niecnych spraw. Ja go kocham, szczerze dodam, on w sercu moim jest. Żadna przeszkoda już nie powstrzyma mnie. W końcu odbywa się ten ślub i nikt mi nie przeszkodzi już. Prędko nie zwalniajmy w pędzie, żeby krzyknąć głośno stój. Mój kochany będzie mój, tak, mój. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj, by uczestniczyć w zaślubinach księżniczki Mia Amory Kadenzy i Shining Armora. Och, nie uda nam się go uratować. Uda się. Musimy tylko znaleźć... Jest! Nigdzie stąd nie pójdziecie! Księżniczko Kadens i Shining Armorze, mam ogromną przyjemność ogłosić was... Stop! Dlaczego ta mała wciąż wchodzi mi w paradę? Dlaczego ona rujnuje mój wielki dzień? Dlatego, że to nie jest twój wielki dzień, tylko mój! Co? Jak zdołałaś uciec moim druhnom? Sprytnie, ale już i tak za późno. Nic nie rozumiem. Dlaczego ich jest dwie? Ona jest podmieńcem. Przybiera postać osoby, którą kochacie, żeby żywić się waszą miłością do niej.
Masz rację, księżniczko. Jestem królową podmieńców. Do mnie należy zdobywanie pokarmu dla moich poddanych. W Equestrii jest więcej miłości niż w jakimkolwiek innym miejscu. Moi poddani podmieńcy będą mogli pochłaniać ją całą i pozyskiwać więcej energii, niż udawało nam się to dotąd. Nigdy do tego nie dojdzie. Dzięki zaklęciu ochronnemu Shining Armora jesteśmy bezpieczni. Wątpię w to. Mam rację, skarbie? Mhm. Chyba nie chcesz wrócić do jaskini, prawda? Od kiedy zajęłam twoje miejsce, karmiłam się jego miłością do ciebie. Jego siły słabły, tak samo jak zaklęcie. Nawet teraz moi słudzy niszczą pole ochronne. Może i nie jest moim mężem, ale teraz jest mi całkowicie poddany. I przykro mi to powiedzieć, nie jest w stanie pełnić obowiązków kapitana Straży Królewskiej. Nie mój Shining Armor! Wkrótce wkroczy tu moja armia podmieńców. Najpierw weźmiemy Canterlot, a potem całą Equestrię! Nie. Nic z tego. Może i udało ci się osłabić zaklęcie ochronne Shining Armora, ale teraz, gdy tak nierozważnie odkryłaś swoje prawdziwe ja, mogę ochronić swoich poddanych przed tobą! Miłość Shining Armora do ciebie jest jeszcze mocniejsza niż myślałam. Karmienie się nią uczyniło mnie silniejszą nawet od Celestii. Klejnoty harmonii. Musisz je odszukać i użyć ich mocy, żeby pokonać królową. Możecie biec, ale nie uda wam się uciec. Uciekajcie! Będziemy musiały dać im nauczkę. Ha! Jak to? To podmieńcy, pamiętasz? To podmieńcy, pamiętasz? Nie dajcie się im oszukać. Musimy znaleźć klejnoty harmonii. To jedyna nadzieja. Zaczyna się robić dziwnie. To ja! Zrób mnie! Widziałam lepsze. Ah!
mówiłaś coś? Chyba widzicie, że przyjęcie jest odwołane, prawda? Już! Jedzcie! Jakie to zabawne. Twilight podejrzewała mnie przez ten cały czas. Szkoda, że byłyście tak przejęte weselem, że nie zauważyłyście, że te podejrzenia są słuszne. Wybacz, Twilight. Trzeba było cię słuchać. To nie wasza wina. Ona oszukała wszystkich. Rzeczywiście, to prawda. Ten dzień jest wyjątkowy. Od dziecka już marzę wciąż o takim dniu. Każde źrebie i koń i kuc wnet wykona rozkaz mój. Dowiodę wszystkim wam, że chcieć to móc. Szybko! Idź do niego, wciąż macie szansę! Gdzie? Czy już po weselu? Tak, to koniec! Zaklęcie! Użyj zaklęcia! A co to pomoże? Moi podmieńcy są już teraz wszędzie! Nie! Moc stała się bezużyteczna. Nie mam już siły, by ją odbudować. Moja miłość da ci siłę. To piękna, ale zupełnie absurdalna słabość. Się nie przejmuj. Już dobrze. Teraz trzeba przygotować prawdziwy ślub. Że królowa podmieńców chciała za ciebie wyjść, ale jak ci się udało namówić do ślubu tak wspaniałą dziewczynę jak Kadens? Powiedziałem, że zdobędzie nie tylko męża, ale że zyska również fantastyczną siostrę. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tu, by uczcić związek prawdziwej księżniczki Miamory Kadenzy. Wystarczy księżniczki Kadens. Związek księżniczki Kadens i Shining Armora. Podstawy tego związku są czyste. Moc ich miłości niepodważalna. Mogę prosić o obrączki? Tym samym ogłaszam Was mężem i żoną. To jest twoje zwycięstwo, tak samo jak ich.
Nie bałaś się walczyć o prawdę. I to dzięki tobie udało nam się odzyskać prawdziwą księżniczkę Kadens. Wiara we własne przeczucia to dla nas bardzo ważna lekcja. Rainbow Dash, teraz ty! Najlepszy ślub na świecie! Witajcie, kochani. Czy coś przegapiłam? Rozkwita w sercach dwóch, o tak. Twilight, bez twojej pomocy nie doszłoby do dzisiejszej uroczystości. Kocham cię, Twilight. Też cię kocham, NPNZ. Jesteś gotowa? Och, omal nie zapomniałam. Jaki cudowny ślub. Ach tak? Zaczekajcie, aż zobaczycie, co zaplanowałem na wieczór kawalerski. Wieści z północy kraju, wasza wysokość. Tak? Dowiedziałem się właśnie, że to do nas wróciło. Wezwać Kadens i Shining Armora. Rozkaz. Najdroższa Twilight, wzywam cię pilnie do Canterlotu. Jaźni wielki dar, mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzięki niemu cyklu, blask magii nie potuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Gdzie moje pióra? Nie. Kryształowe Królestwo, część pierwsza. Kompendium magii, 36 tomów, gdzie one są? Fiszki! Muszę zrobić fiszki! Spike, chcę, żebyś mnie przepytał. Ze wszystkiego, z całej mojej wiedzy, calutkiej. To wciąż za mało fiszek. Twilight, weź się opanuj, to tylko test! To tylko test? Tylko test! Księżniczka Celestia mnie wzywa do siebie na dywanik, a ty mi się każesz opanować, bo to jest tylko test! Tak. Przyjęła to wcale nie najgorzej. Jak na nią. Na pewno nie chcesz, żebym też poszła? Nie. Księżniczka Kadens i Shining Armor już są na miejscu, a inni dołączą wkrótce. Magia Królestwa jest potężna, nie może znowu upaść, siostro. Zadanie jej się powiedzie, a gdy je wykona, będziemy miały pewność, że jest gotowa.
Zaufaj mi, siostrzyczko. Wzywałaś mnie? Zrobisz mi test? Przyniosłam pióra i wielki zwój papieru. Och, przepraszam! Mam dla ciebie inny sprawdzian. Chodzi o kryształowe królestwo. Kryształowe królestwo? A niech to naprawdę się uczyłam, ale nic o tym nie ma w moich książkach. Wiem o tym. Mało kto pamięta o jego istnieniu. Nawet ja wiem o nim niewiele. To, co wiem na pewno, to to, że posiada wielką moc. 1000 lat temu król Sombra, jednorożec o sercu czarnym jak noc, podbił kryształowe królestwo. W końcu go pokonano. Utracił władzę i został zesłany na mroźną północ. Jednak zanim odszedł, zdążył rzucić klątwę, w wyniku której królestwo zniknęło. Gdy w królestwie zapanuje nadzieja i miłość, będzie to z korzyścią dla całej Equestrii. Jeśli zwyciężą strach i nienawiść, pomóż mi znaleźć sposób, żeby je uratować. Ja mam ci pomóc ocalić całe królestwo? Jak już mówiłam, to będzie sprawdzian. Jestem pewna, że go zdasz. Od czego zacząć? Dołącz do księżniczki Cadence i Shining Armora. Mój brat tam jest? Owszem. Twoi przyjaciele także tam będą. Jestem przekonana, że ci się uda. A kiedy wrócisz, rozpoczniesz zupełnie nowy, wyższy etap studiów. Jeśli zawiodę? Przestań. Ale jeżeli... Nie zawiedziesz, ale Twilight, zapamiętaj, że tylko ty sama możesz pomóc księżniczce Cadence i Shining Armorowi uratować kryształowe królestwo. Zrozumiałaś? Mhm. Więc idź. Czasu jest niewiele. O, Twilight! Ale szybko! Niech zgadnę! Szóstka z plusem? Bez plusa? Piątka? O, Twilight! Czy ty go oblałaś? W naturze mojej walka jest i mogę zdawać każdy test. Znam różnych sztuczek chyba 100, lecz przerosnąć mnie może to. Lewitacja dla mnie to jest nic. W głowie mnożę całe mnóstwo liczb. Pierwiastek z 546 to 23,366642. Zgadza się? Test przyjaźni zdam jak mało kto, lecz przerosnąć mnie może to. Zdam czy nie, tak boję się, bo kto to wie. Bo kto to wie. Stres w głowie. Na serca dnie, na serca dnie. Było dobrze i było źle, nic nie złamało dotąd mnie. Nie jestem za to, i nie jest za to. Gotowa na to, gotowa na to. Na wszystko, lecz nie na to. Nie. Właściwie to niby na co. Twilight! Zdałaś test? Będziemy świętować twój sukces z księżniczką Celestią! Nie całkiem. Jedziemy do kryształowego królestwa. Kryształowego? Gadania, że za dużo szalików. Ach, ja nic
Twilight! Shining Armor? Twili, dojechałaś! Ruszajmy się. Lepiej nie być na ulicy po zmierzchu. A to dlaczego? Powiedzmy, że królestwo powróciło w towarzystwie. Coś chce się dostać do środka. To pewnie jednorożec, który przeklął to miejsce. Ale księżniczka Celestia wysłała mnie tu, żebym chroniła królestwo. Jeśli Sombra nie może się dostać, to znaczy, że jest bezpieczne. Czy ty o czymś takim mówiłeś? Musimy się ukryć w królestwie, szybko! Szybko! Już prawie. Wszyscy cali? Tak, jasne. Ojej, Shining Armor, twój róg! Błyskastycznie! Jak pięknie! Wspaniałe miejsce! Ja po prostu brak mi słów! Skup się, Rarity! Mamy pomóc Twilight, a nie podziwiać widoki! O co tyle hałasu? Zwykłe stare zamczysko, jakich wiele! Zwykłe stare! Czyś ty oszalała? Spójrz tylko na kształty! Wiesz coś... Kadens! Słonko wzeszło, wstawaj z biegunkami! Płaszcz kopytka i ruszaj biodrami! Musimy się wybrać na pogaduchy, kiedy już Equestrii nic nie będzie groziło. Co ci jest? Kadens używa swojej magii, by szerzyć miłość i światło. To właśnie one nas chronią. Ale nie sypia. Ledwo co je. Chciałem jej pomóc, ale król Sombra potrafi złamać moje czary. Nic mi nie będzie. Dam sobie radę. Nie da sobie rady. Nie może tak dłużej, a kiedy jej magia się wyczerpie... Widziałaś, co nas czeka na zewnątrz. Po to tu jestem. Jak i my wszystkie. Kadens ze wszystkich sił stara się podtrzymać swój czar, a ja czuwam nad spokojem w naszej arktycznej krainie. Nie mogę pogadać z kryształowymi kucykami. Co ty powiesz? To one istnieją? Proszę, mów dalej. A jestem pewny, że one wiedzą, jak chronić królestwo bez nadużywania magii księżniczki. Zrobię wywiad! Ha? To pewnie część sprawdzianu. Zebrać informacje od kryształowych kucyków i ci je dostarczyć. Uwielbiam takie zadania. Zawsze chciałam to zrobić. Tak, kto by nie chciał. Oj, niech zgasnę. Może Spike? Nie, Fluttershy? Rarity? O nic się nie martw, jestem w tym naprawdę dobra. Jesteś pewna? Ale tak na 100%? Przykro mi. Chciałabym pomóc. Ale nie pamiętam, co się działo, nim król Sombra doszedł do władzy. A z czasów jego rządów nie chcę niczego pamiętać. Aha. Pewnie przez klątwę króla kucyki nie są z kryształu. To już naprawdę 1000 lat? Tak. A czuję, jakby to było ledwie wczoraj. Każdy mały szczegół jest dla nas ważny. Dam znać. Co za strata czasu? Może dziewczyny coś zwojują? Sposób ochrony królestwa. Wiesz coś o tym, czy tracę czas? Bardzo żałuję. Nie wiem. No weź! Musisz coś wiedzieć! Niestety nie mam żadnych informacji. Przepraszam. No cześć. Mogę cię spytać? To nic takiego. Widzę, że jesteście zajęci. Zawsze chciałam być szpiegiem. Mam wrażenie, że czegoś brakuje. No wiem. Wygląda tak samo, ale nie jest takie samo. Właśnie, bo nie jest! To śpiew!
kiedy potrząśniesz grzywą, to zalśni całą tęczą kolorów. Ach, pomyślcie, czy nie byłoby mi do twarzy? Taka błyszcząca. Mnie się nie poszczęściło. A mnie też nie. Kucyki mnie poznały. Powtarzam, zostałam rozpoznana. Rozumiem. Wszystko na nic. Te kucyki cierpią na jakąś zbiorową amnezję albo coś. Udało mi się tylko ustalić coś o bibliotece. Naprawdę? To czemu nie mówisz? No właśnie mówię. Ależ to... Nie wiem, jak to wyrazić. Po prostu brak mi słów. Czym mogę służyć? Więc szukamy tu książki. Jest ich tu sporo. To fakt. Zatrzęsienie książek. My szukamy historii. Chcemy ustalić, jak królestwo chroniło się przed niebezpieczeństwem. Tak, oczywiście. Historia, historia... A, tak! A powie nam pani, gdzie ona jest? Ja... Niestety nie pamiętam. Nie wiem, czy ja tu w ogóle pracuję. To my się rozejrzymy. Na pewno ją znajdziemy. Dajcie znać, gdy się uda. Również, a? Myśli, że nic z tego nie będzie? Nie, 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 nie. Tak! Historia kryształowego królestwa. Mam nadzieję, że coś tu znajdziemy. O jarmarku. Według księgi zapoczątkowała go pierwsza królowa i stał się tu ważną tradycją. Odbywał się co roku, aby... odnowić ducha miłości i jedności, który chronił królestwo przed złem. Możemy to wcielić w życie. Wszystko, co trzeba wiedzieć, jest tutaj. To kapitalny pomysł. Nie ma chwili do stracenia. Chodź, Spike. Czeka nas cała masa roboty. Sławnie ciągle kadens moc i są potrzebne dzielne czyny. Świat ten ocalimy, jeśli razem to zrobimy. Historia naszych stron powie, jak pokonać zło. Z tej kroniki my, kucyki, wyczytamy to. Jest w niej rycerzy walka, o flady zdania także są. Jest to jagoda wzmianka. Historia naszych stron powie, jak pokonać zło. Z tej kroniki my, kucyki, wyczytamy to. I mieli kryształowy róg, na którym każdy zagrać mógł. Są tu nawet słowa hymnu, dużo treści w jednym dniu. Lecz historia naszych stron powie, jak pokonać zło. Z tej kroniki my, kucyki, wyczytamy to. Coś wspaniałego! Nie dałabym sobie rady bez was. Rzucę okiem, czy wszystko jest w porządku, a potem możemy zaczynać. Co to takiego? Wyczytałam, że serce z kryształu zawsze stało w centrum. Trochę czarów i wycięłam to nowe serce. Dobra robota! Widzę, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Uwaga, uwaga! Wtopa! Uwaga, uwaga! Księżniczka Kades i książę Shining Armor zapraszają wszystkie kucyki do wzięcia udziału w jarmarku!
Jest jedzenie i picie. Będą gry i zabawy, a na środku placu kryształowe serce. Dobrze słyszę. Nie możliwe, co jest? Kryształowe serce. Widzisz, jaki odlot? Czujesz ducha miłości i jedności? Przegryziesz coś? Co na przykład? Ciasto z jagodami? Czy gotowaną kukurydzę? Zawsze są takie niemrawy? Gdy na to patrzę, czuję, jakby mi wracała pamięć. Zaczynam sobie przypominać. Ja też. Kryształowe serce! Myślisz, że jest prawdziwe? Wiadoma sprawa! Nie może być jarmarku bez kryształowego serca! Oczywiście, że nie. Jarmark urządzano po to, by dodać kucykom animuszu. By ich energia zasiliła kryształ, który chroni nasze królestwo. A ja pracuję w bibliotece. O co chodzi z tym zasilaniem serca? Nie wiem, jak je znaleźliście. Król Sombra je przed nami ukrył i zaginęło bez śladu. Oby nadal było takie potężne jak kiedyś. Co tak pachnie? Co ty? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nie miałam o tym pojęcia. W księdze nie ma słowa o zasilaniu serca przez kucyki. Brakuje jednej kartki. Jak mogłam nie zauważyć? Nie martw się, Twilight. Twili! Koniec części pierwszej. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Gruźniak i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski i Janusz Onofrowicz. W poprzednim odcinku. Co ci jest, Twilight? Nie wiem, czy jako księżniczka odgrywam jakąś istotną rolę. Jestem Lord Tirek i zabiorę to, co powinno być moje już od dawna. Z każdą mijającą chwilą ma coraz więcej siły. A ja znam księżniczkę, która może go powstrzymać. Muszę wysłać kogoś innego do walki z Tirekiem. Mówisz o mnie, nieprawda? Widać, że się naprawdę wiele nauczyłyście. Te fragmenty zaznaczone przez Discorda są interesujące. Każda z was otrzymała coś od kucyka, którego życie się zmieniło. Brakuje jednego klucza. Mój element. Dołącz do mnie Discord i pokaż wszystkim swoją wielkość. Discord zdradził kucyki z Equestrii i przyłączył się do Tireka. Nie ma wątpliwości, że Tirek chce zdobyć magię alikornów. Musimy same zrezygnować z naszej magii, zanim Tirek będzie miał okazję, żeby ją ukraść. Wielki dar, mamy razem przygód moc. Krainie naszej razem dzień i noc. Blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Tirek ma zamiar ukraść moc alikornów. Kiedy tu przyjdzie, nie może znaleźć tego, czego szuka. Królestwo Twilight, część druga. Jestem gotowa ratować królestwo i oddać swą magię. Nie rozumiesz? Nie możemy tak po prostu wypuścić naszej magii. Jakiś kucyk musi ją przechować. Tym kucykiem jesteś ty, Twilight. Czemu ja? Naszym zdaniem, Tirek nie jest świadomy tego, że w Equestrii jest też czwarta księżniczka Alicorn. Jeśli przekażemy naszą moc tobie, Tirek nie będzie wiedział, gdzie ona jest. Czy dobrze rozumiesz, o co cię prosimy? Tak, tylko... Ja dopiero się uczę kontrolować moją własną magiczną moc, jeśli przyjmę jej więcej... Twilight, ty reprezentujesz element magii, więc jeśli ktokolwiek może to zrobić, to ty. Myślę, że to będzie najtrudniejsze zadanie w moim życiu, ale z pomocą przyjaciółek? Niestety, księżniczko Twilight, twoja misja to tajemnica najwyższej wagi. Jeśli twoi przyjaciele dowiedzą się o twojej mocy, to będą w niebezpieczeństwie. Czy nadal chcesz wziąć na siebie tę wielką odpowiedzialność? To jest rola, którą muszę przyjąć jako księżniczka Equestrii. Chcę spełnić mój obowiązek. Zatem zaczynamy od razu.
nie może być? Jak nie może być? Już nic, kontynuuj. Stało się. Szybko wróciłaś. Wszystko w porządku? Tak, w jak najlepszym. W takim razie jeszcze trochę pośpię. Słońce nie wstało, to ja też nie. To dziwne. Słońce powinno już wstać. Słońce powinno już wstać! Dasz sobie radę. Armor, a co ty tu robisz, bracie? Odejdź stąd, zdrajco! Discord nie zdradził nikogo oprócz siebie. Odrzucił swą prawdziwą naturę dla przyjaźni ze słabymi kucykami, która mu nic nie daje. Nie. O. Jak mogłeś to zrobić? Jak chcesz, to idź i pobaw się trochę. Ja nie będę ci przeszkadzał. Coś ty zrobiła? Jest wasza magia! Muszę to lepiej kontrolować. Tu nie mogę ćwiczyć. Twilight! O, dokąd biegniemy? O, cześć, Spike. Muszę lecieć w jedno miejsce. Twilight! O, Rajusiu, nic ci nie jest. Na złote ostrogi, Twilight! Od kiedy ty tak szybko latasz? Ja musiałam złapać wyjątkowo silny wiatr. Czy coś tam? To chyba raczej czy coś tam, bo na górze nie było żadnego wiatru. Nie wiem, co się stało, ale nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Kolejna wizyta w Zamku Dwóch Sióstr, co nie? Z przyjemnością będziemy ci towarzyszyć. Nie dzisiaj. Firek wciąż nam zagraża. Proszę, żebyście zostały i ostrzegały kucyki przed wychodzeniem z domów. Pozbyłyście się mocy, żebym wam jej nie odebrał? To był wasz plan! Jak się czujecie? Wiedząc, że wkrótce wszystkie pekazy, jednorożce i kucyki ziemskie będą robić, co im każe. I nie macie sposobu, żeby mi w tym przeszkodzić! I tak nas nie pokonasz, Tirek. Pozdrówcie ode mnie Cerbera! Chciałeś rzec, co my każemy, nieprawdaż? Oczywiście. Wiesz, chciałbym ci coś podarować. Dostałem to od kogoś bardzo mi bliskiego. Daję ci to na znak mojej wdzięczności i lojalności. O, jeny. Jak ja lubię takie urocze drobiazgi. Przypuszczam, że to jest wpływ Rarity. Zabawne. Ale nie mam czasu na takie rzeczy. Skoro pozbyliśmy się księżniczek, możemy... Czy to miało być coś zabawnego? O, nie. Tego jeszcze nie przerabiałem. Jest czwarta, a ty mi tego nie powiedziałeś! Po prostu chciałem się upewnić, że naprawdę uważasz to za wspólną pracę. A teraz już to wiem. To gdzie możemy znaleźć tę czwartą księżniczkę? Gdzie jest jej zamek? Zamek? O nie! Księżniczka Twilight mieszka nad biblioteką w Ponyville. Zamek? Już niedługo pomieszka. No dobra, chyba już wszystkich ostrzegłyśmy.
Jestem pewna, że Discord złapie T-Rexa i wszystko się dobrze skończy. Znając go, nie będzie się śpieszył. A może na to potrzeba więcej czasu? Wróciłeś! Przyniosłeś kanapki z ogórkiem? Oczywiście. To będzie wasz ostatni porządny posiłek na jakiś czas. Ta-ta! Zamknęły się wszystkie. Tak, i małego smoka też. Dlaczego to robisz? Myślałam, że się przyjaźnimy. Przyjaźniliśmy, ale T-Rex zaoferował mi coś więcej niż herbatki. Musiałaś się tego spodziewać. Nie spodziewałam, naprawdę nie. Myślisz, że księżniczka zrobi dla nich wszystko? Jeśli Twilight ma jeszcze jakąś moc, to ją dostaniesz. Niebawem żaden Pegas, kucyk ziemski czy jednorożec nie będzie w stanie walczyć przeciwko nam. Nam? Kto coś mówił o jakichś nas? No ty. Pomogłeś mi zdobyć siłę. Podsunąłeś mi pomysł, jak mogę odebrać księżniczce Twilight magię. A teraz nie jesteś mi już potrzebny. O, powiedziałeś, że to jest znak twojej wdzięczności i lojalności? Podarunek od kogoś ci bliskiego? Mojego brata, który mnie zdradził. Bezwartościowy jak on sam. Nie spodziewałeś się tego? Nie spodziewałem. Zapewniam cię, że nie. Potrafię to zrobić. No, już kontroluję teleportację. Księżniczko Twilight! T-Rex! Ty masz coś, co należy do mnie! Masz mi dać to, czego chcę. Właśnie jesteśmy w impasie. Wymienimy się, księżniczko Twilight. Uwolnię je za całą magię alikornów ekwestrii. Jaką podejmiesz decyzję, księżniczko? Nie rób tego, Twilight! Nie warto dla nas! Dla ciebie warto, Fluttershy. To ty nauczyłaś mnie, że przyjaźń to magia. Miałem magię i przyjaźń, a teraz nie mam zupełnie niczego. Dość tego! Masz mi odpowiedzieć! Daję ci minutę!
oddam ci całą magię. W zamian za moich przyjaciół. Jak sobie życzysz? Wszystkich przyjaciół. Po tym, jak ciebie zdradził, nazywasz go przyjacielem? Uwolnij go! Skoro tego chcesz. Dziękuję, Twilight. Przykro mi. Tak, wiem. Twoja kolej! Tirek oszukał mnie, że da mi coś cenniejszego niż przyjaźń. Ale już wiem, że nic nie jest cenniejsze. Teraz to rozumiem. Skłamał, kiedy powiedział, że ten medalion to znak jego wdzięczności i lojalności. Ale jeśli ja powiem, że to jest znak prawdziwej przyjaźni, to będzie to szczera prawda. Myślisz, że to może być ostatni klucz? Musimy iść do szkatuły. Nie masz żadnej mocy! Mylisz się, Tirek! Choć oddałam ci moją magię Alicorna, to mam w sobie najpotężniejszą moc ze wszystkich! Myślę, że twój, księżniczko Twilight. Zastanawiałaś się, jaką masz pełnić rolę jako księżniczka? Już teraz wiesz. Myślę, że tak. Jako księżniczka będę głosić siłę i magię przyjaźni w całej Equestrii. To rola, którą mam pełnić w naszym świecie. To rola, którą wybieram. Ale Tireka nie pokonałam sama. Wspólnie otworzyłyśmy szkatułę. Właśnie dlatego nie będziesz swojej misji pełnić sama. Od dzisiaj jesteś Twilight Sparkle, księżniczka przyjaźni. A kim by była księżniczka przyjaźni bez swoich przyjaciół?
chwila, moment, gdzie jest mój tron? Myślę, że nie jesteś jeszcze gotowy. Może masz rację. Każdy jest jasny, tak jak gwiazda. Ma własną siłę, ma własny blask. Każdy ma światło, które iskrzy i które warto innym dać. A gdy jesteśmy razem, to światło skruszy tysiąc skał. Umiesz tam zatrzymasz chwał, ciszy huki morskich fal. Gdy jesteśmy razem, wykaźna przyszłość staje się i jaśniejszy każdy dzień. Czuję to, czuję to. Przyjaciele to największy skarb. Kolorowi jak tęcza, tylko z nimi mogę pobić świat. Kolorowi jak tęcza, przyjaciele to największy skarb. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Dialogi Małgorzata Kochańska. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak, Grzegorz Pawlak, Katarzyna Łaska i inni. Jeszcze tylko chwileczkę. Juhu! Ogłaszam, że od dzisiaj zaczynam jabłkowe żniwa! Jakie wspaniałe owoce! Dojrzałe i soczyste! Doskonałe do zbierania! Co się dzieje do jasnej stodoły? To znowu one! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy pójdzie go, to spędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód mo, krainie marzeń, razem dzień i noc. Mój mały kucyk, nas magii nie hotuli dziś noc. My Little Pony, przyjaźni to magia. Potrzebuję wszystkich kopyt i pazurów na pokładzie! Spokojnie, Applejack. Spokojnie? Jak mogę być spokojna, kiedy mam taki problem? Owocowe nietoperze zaatakowały farmę Sweet Apple! Myślałam, że te nietoperze zazwyczaj żerują w zachodnim stadzie. Nietoperze. Owocowe nietoperze, tak. Ale to nie są takie zwykłe owocowe nietoperze. To są bumpy nietoperze! Prędzej zakwitnę, niż pozwolę im zatopić kły w moim konkursowym jabłku. Rebelka! To jest nasz eksponat na konkurs produktów rolniczych na targach w Appleluzie. Wiecie, ile ciężkiej pracy trzeba włożyć, żeby wyhodować takie okazałe jabłko? Applejack, jak już ty coś robisz, to rzeczywiście z rozmachem! Te wampi nietoperze zostawiłyby z niego tylko ogryzek! O, jestem pewna, że jeśli damy im do zrozumienia, że to jabłko jest dla ciebie bardzo ważne, zostawią je w spokoju. Ta, pewnie. Proszę, gadaj z nimi! A, przepraszam, panie wampi nietoperzu, bo mamy takie pytanie, czy ewentualnie moglibyście oszczędzić to duże jabłko i go nie jeść? No i, co powiedział? Tak. Ale to mogło też znaczyć nie. To jest pierwszy owocowy wampi nietoperz, jakiego spotkałam i, no wiesz, to może chwilę potrwać, zanim nauczę się rozumieć ich język. Aha. A w międzyczasie ten szkodnik i jego wampirza banda dobiorą się do mojego bezcennego jabłka, a przy okazji do wszystkich innych jabłek w sadzie. Te wampi nietoperze to są po prostu istne potwory. Potwory? O, nie uważasz, że jesteś zbyt surowa? Nie, ani trochę.
Te wstrętne nietoperze są złe. Sad pustoszą nam noc i dzień. Na chwilę odlecą, może dwie. Potem huzia na jabłonkę i po jabłkach jest. Myślisz, że to je rusza? Pal sześć, sumienie. Bo zamęczać tylko chcą i zniszczenie. Ale stoją nie tak szybko i jakiś powód musi być. Mają prawo do obrony, nie można ich tak leżyć. Rodzice toną co dzień we łzach, gdy dzieci są głodne, a pożywienia brak. Och, nie rób tu sen, nie wzruszysz nas. Nietoperz jedno w głowie ma. Nasz sad to nie nietoperzy bar. Czy rusza je w ogóle, że cudzy ich trwą? Nie, a skąd? I jedno teraz wiem. Te nietoperze są po prostu złe. Przepraszam, nie masz racji, bo rodzinę swą wyżywić chcą. Sieją pestki z twoich drzew. Jak wejdziesz w drogę takiemu, lepiej jej. Są złe i brzydkie, patrz ile strat zrujnowały do cna mój piękny sad. To dzięki nim sad rósł na potęgę. To dzięki nim idę teraz przez mękę. Dziś nie stać nas na żaden błąd, szkodniki trzeba wygnać stąd. Popieram, już najwyższy czas, nie będą w konia robić nas. Tak, to fakt, wampirom mówię nie. Przegięły i zapłacą za to. Precz i sio, sio i precz, jak tu wrócą będzie źle. Precz i sio, sio i precz, jak tu wrócą będzie źle. Precz i sio, sio i precz, jak tu wrócą będzie źle. Tak, tak, to fakt, wampirom mówię nie. Przegięły czas wykopać zaduje. Przepraszam, Fluttershy, ale moim zdaniem Applejack ma jednak lepsze argumenty. Te owocowe wampi nietoperze są okropne i niepotrzebne. Przepędźmy je stąd jak najszybciej, zanim zniszczą resztę mojego sadu. Precz wampiry, precz wampiry! Przepraszam, ale gdybyśmy tak zamiast je przepędzać, no, pozwoliły im korzystać z części sadu? Czyś ty oszalała, miłośniczko szkodników? One tu osiadły, poszukają pożywienia. Ale jeśli wydzielimy dla nich rezerwat, będą mogły mieć własne jabłka do jedzenia. Po jakimś czasie to może się nawet okazać korzystne dla sadu. Owocowe nietoperze nie zjadają gniazd nasiennych. Z nasion, które wypływają, wyrosną kiedyś wspaniałe owocujące jabłonie. Słuchaj, Fluttershy, to brzmi bardzo słodko i cacy, ale w czasie, kiedy my będziemy budować dla nich ten twój rezerwat przyrody, one będą spokojnie niszczyć moje jabłonki. Nie wyobrażasz sobie nawet, jakie skutki miała ich ostatnia inwazja. Babcia Smith opowiadała mi o tym takie straszne historie, że na samą myśl sierść się jeży na grzbiecie. Babcia mówiła, że owego roku ogromna część sadu została zniszczona. Przez całą zimę kucyki dostawały po jednym jabłku dziennie. A co z sokiem jabłkowym? Powiedz, że mieli chociaż sok. Ani jednej kropli. Zero soku? Zero soku? Musimy przepędzić te potwory i weźmy się za to natychmiast! Gdyby babcia Smith nie była w tej chwili z Apple Bloom i Big Maciem na konkursie rolniczym w Apple Luzie, powiedziałaby, że to jest jedyne rozwiązanie. Bardzo mi przykro, Fluttershy, ale myślę, że Applejack ma rację. Chciałabym, żeby był jakiś inny sposób, aby je przekonać, żeby nie jadły naszych jabłek. A może jednak jest? Mam jedną dobrą i jedną złą wiadomość. Dobra to ta, że znalazłam zaklęcie, które sprawi, że nietoperze nie będą już miały ochoty na sok jabłkowy. Ale żeby rzucić na nie to zaklęcie, muszę skupić ich pełną, niepodzielną uwagę. O nie! Fluttershy, musisz posłać swoje spojrzenie nietoperzom. Ojejciu, naprawdę nie wiem. Jaki masz problem? Używałaś spojrzenia niezliczoną ilość razy. Tak, ale to nie jest coś, co przychodzi mi z łatwością. Obiecałam sobie, że będę go używać wyłącznie w skrajnych okolicznościach. Te okoliczności są bardzo skrajne jak dla mnie. Dla mnie też. Pomyślcie o soczku. Proszę, zaklinam na naszą przyjaźń, pomyślcie o soczku. Bardzo mi przykro, ale nie podoba mi się pomysł, żeby odbierać to, co naprawdę czyni z owocowych wampi nietoperzy, owocowe wampi nietoperze! To bardzo nie w porządku! Jeżeli tego nie zrobimy, to nie zostanie ani trochę jabłek dla kucyków mieszkających w Ponyville. Czy to ci się wydaje w porządku? To jaką decyzję podjęłaś, Fluttershy? Poślesz swoje spojrzenie nietoperzom, czy nie? Dobrze, zrobię to. No świetnie. Wiedziałam, że nie przejdziesz na stronę tych wstrętnych stworów.
One nie są wstrętne. Stawiam pierwszą kolejkę soku. Wolnego, koleżanko! Najpierw trzeba zrobić porządek z wampirami. Nie traćmy czasu! Jesteście pewne, że to konieczne? No dobrze. Tak strasznie, strasznie, strasznie. Nie chcę wam tego robić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobrze, teraz ty wkraczasz, Twilight. W porządku. Możesz już przestać, Fluttershy! Udało się? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Tak, wow! Mój sat uratowany! Będziemy pić sok jabłkowy przez staluszką zimę! Bardzo ci dziękuję za pomoc. To by się nie udało bez ciebie. O, nie ma o czym mówić, Applejack. To dla mnie pestka, serio. Pozostaje nam tylko posprzątać ogryzki, żebym jutro mogła zacząć zbierać jabłka. Początek jabłkowych żniw, dzień drugi. Juhu! Pora zebrać te słodkie, soczyste jabłka. Klęcie nic nie dało. Na roboczywe śliwki, widzę, że nie. Uważam, że trzeba podjąć bardziej radykalne kroki. Popieram cię, Applejack. Chodźcie, nie traćmy czasu. Musimy znaleźć te wampi nietoperze. Chwila, moment. A może to nie wampi nietoperze wyssały sok z moich jabłek? Ale skoro te paskudy już nie niszczą twoich owoców... To kto? Fluttershy, ty jesteś ekspertem od zwierząt. Czy znasz jakieś inne stworzenia, które mogłyby to zrobić? Bardzo mi przykro, ale nie. W takim razie musimy zbadać tę sprawę. Spróbujmy złapać złodzieja na gorącym uczynku. A zatem co konkretnie proponujesz? Nocny patrol. Godzina duchu. Może przełożymy to na inny dzień? Nie wiem, jak tam wy, dziewczyny... Ale ja jestem strasznie głodna. O, Fluttershy, nie musisz się bać. Nie zapominaj, skarbie, że jesteśmy tu wszystkie razem. Zgadza się. Żaden kucyk nie wyjdzie z tego sadu, dopóki nie rozwiążemy zagadki. Umowa? Umowa! Czy każda z was ma swój sygnał świetlny? Ale pamiętaj, Pinkie Pie, używamy tego wtedy, gdy zobaczymy coś podejrzanego. Tak, rozumiem! Coś podejrzanego! Co ty robisz? Dobra, teraz musimy się rozdzielić. Każdy patroluje swoją część sadu. Ktokolwiek czy cokolwiek niszczy moje jabłka, musi być gdzieś w pobliżu. Jestem pełna najgorszych przeczuć. Naprawdę, czuję, że stało się coś okropnego. To jabłko wygląda tak soczyście i słodko. Co to było? Co? Podejrzany! Pora dać świetlny sygnał!
tu jest? O, no cóż. Z pewnością nie ma się co przejmować tą ciemną postacią przelatującą mi nad głową. A może się przejmować? Poszukam Rainbow Dash i powiem jej o tym. Kto to jest? Odpowiedz mi, albo pożałujesz. Dobra, sam tego chciałeś. A masz! Ty strachu na wróble? Ludzie, co się dzieje? Podejrzane! Kucyków. Nawet wampi nietoperze. Ale może wampiry kucyki jedzą inne kucyki? Ja tam nie będę ryzykować. Jak do tego doszło? Tego za skarby nie potrafię zrozumieć. Myślę, że tak naprawdę to nasza wina. Nasza wina? Dlaczego tak uważasz? Patrzcie, to jestem ja. To nietoperze, a to Fluttershy posyłająca spojrzenie. Zaklęcie powinno zadziałać bezpośrednio na nietoperze, ale z jakiegoś powodu nastąpiło odbicie zaklęcia. Cechy wampi nietoperzy, łącznie z zamiłowaniem do jabłkowego soku, w niewytłumaczalny sposób przeszły na Fluttershy. Chodźcie, odwrócimy zaklęcie i wszystko naprawimy. No to na co jeszcze czekamy? Ratujmy Fluttershy, zanim ten potwór nas pożre! Pochylicie! Nietoperze, goń! Gdzie też ona mogła się podziać? Och, Fluttershy, gdzie ty jesteś? Uważajcie! Jeżeli tak dalej pociągnie, to zmarnuję twoje jabłka z kretesem. To jest najmniejsze zmartwienie. Najważniejsza rzecz to ją odzyskać. Ale najpierw musimy ją złapać, żebym mogła odwrócić zaklęcie. Patrzcie, jest! Wymknęła się! Och, tak to się nie uda. Myślę, że jedyny sposób, żeby ją złapać, to zwabić Fluttershy jak najbliżej nas. Ale nawet jeśli uda nam się ją zwabić, to jak mamy ją zmusić, żeby się nie ruszała, abyś ty zdążyła odwrócić zaklęcie? Gdyby to była Fluttershy, rzuciłaby swoje spojrzenie na Flutter Vampira! To jest to! No dobra, odczarujemy przyjaciółkę. Wszyscy na miejsca! No to koniec z najpiękniejszym jabłkiem nagrodzonym na wystawie w Epelusie, ha? Ona tu leci. Gdzie ja jestem?
do nas wróciłaś. Zaraz, ale co się ze mną działo? Zamieniłaś się w pocykowego wampira! I chciałam jeść pocyki? Oczywiście, że nie! Więc nie byłam wampirem? Tak! Tak byłam, czy tak nie byłam? Tak byłaś! Ale nie chciałam jeść kucyków. Tak! Chciałam? Nie! Już nic nie rozumiem. Ja też! A byłam tu! Fluttershy, przepraszam, że od razu nie wzięłam pod uwagę twojej sugestii. I nie zapominaj, że teraz będziesz mieć nasiona, z których wyrosną jeszcze większe i lepsze jabłonie. Czy to znaczy to, co ja myślę, że znaczy? Tak! Więcej soku jabłkowego! Dobra, napisałam o zaklęciu, o tym, jak Fluttershy zamieniła się w wampira, no i o rezerwacie. Napisz też o tym, jak doszłam do wniosku, że mój opór przed rezerwatem był trochę krótkowzroczny. I że nie powinno się ulegać presji innych kucyków i robić czegoś, co się uważa za niewłaściwe. Czasem nawet bliskim przyjaciołom musisz powiedzieć nie. To może uczcijmy naszą świeżo wzmocnioną przyjaźń dojrzałym, słodkim, soczystym jabłkiem. Cofnąć się! Zamierzam wyssać z niego sok! Wersja polska, SBN Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cywińska. Dialogi Małgorzata Kochańska. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak, Grzegorz Pawlak, Katarzyna Łaska i inni. You were doing. It's not egghead stuff, it's science. Science, egghead, same thing. What are you doing, anyways? I'm trying to add the final ingredient to a potion I've been working on ever since I was in magic kindergarten. But some pony keeps ruining my concentration! Oh! Sorry.
Thank you. Now just hold still. Unexpected? are you okay? That was awesome! Well, good to know you're not hurt. What's in this stuff? Careful! It might be dangerous. Dangerous? How? Will it turn you into a monster? No. Does it make you invisible? No. Does it transform you into a zombie? Technically, that's a monster. So, no. Is it a love potion? No! It's none of those things! Then why is it so dangerous? Because... I don't really know what it is. But you made it! Yes, I did. But if you don't know what it is, then how do we know if it's dangerous? I don't. But you made it. Egghead. My brain hurts. Listen, Rainbow Dash, just because I made it doesn't mean I'm completely certain that it's safe to drink. In theory, this potion is supposed to be a talent enhancer. A talent what? A talent enhancer. It should increase a pony's natural abilities by a significant amount. For example... If I drank it, it would make my magic extremely powerful. Your physical strength and visual aptitude. Oh, and you'd probably be able to fly really fast. Now, Pinkie Pie, it should turn her into a crazy party pony. But then again, she already is a crazy party pony. Would it even work on her then? Maybe it would turn her into an even crazier pony? But how do you get crazier than Pinkie Pie? I need to write all of this down. Rainbow Dash! What in Celestia's name did you do? I can't believe you just drank all
What were you thinking? I should have known you would drink it. I'll have to make it all over again. Oh my gosh, I need to record the effects. I don't feel any different. Hey, what's the big idea? Let me go! I need to monitor every stage of the potion. There could be terrible side effects. This is what you get for not thinking ahead. But I gotta know if that stuff actually works. I need to fly! Well, all of your readings are normal. So, I suppose so. Yes. But gently, I'm still not sure if the potion is... way up here. Sonic Rain Boom. Even a
double reboot. Here we go. The city of Townsville is under attack! Ever wonder how I'm able to talk? It's because I... Hey, you!
think we need to teach you a lesson, right, girls? Right. Bubbles. Monitor every stage of the potion. There could be terrible side effects. This is what you get for not thinking ahead. Oh no. The potion! It must have worn off!
Pinkie Pie? Peekaboo Dash! Pinkie Pie! Where are you? Over here! Where? Right here, silly Pinkie! Where'd she go? I don't see her anywhere. Antoinette's gone? She was right here. Rats, she must have gotten away. Don't worry, Bubbles. We'll find another pony. Not one that